Siedzi, to fajna ryba. Siedź, następny. Ale idzie. Siedź. Ale branie atomowe. Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj, tak jak za mną widzicie, znowu na rzeczce. Z tym, że już całkiem inaczej, bo dzisiaj postanowiłem przyjechać na takie, można powiedzieć, otwarcie sezonu kleniowego. Na kleniach jeszcze nie byłem, jazie już łowiłem, tak jak widzieliście na moich filmach, tam z marca chyba, a nawet nie wiem, czy z lutego też już nie było. No ale klenie, no to już jest trochę inna bajka i odpalają się troszeczkę u mnie tutaj przynajmniej inaczej. No przyjechałem na taką rzeczkę, spójrzcie sobie tutaj, to jest nieduża rzeczka, dosyć płytka. Są odcinki, ale to tam dalej, gdzie są takie no, głębsze rynny, głębsze takie, dostojniejsza ta rzeka jest. No ale przyjechałem akurat tutaj, zobaczyć czy już się zaczęło jakieś życie na tej rzece. Tutaj generalnie no, widać naprawdę życie, jak już wypuści zielsko, jak ta ryba ma gdzie się schować. A tak ryby są tutaj na tych odcinkach pochowane po zwałkach, raczej średnio aktywne, ciężko je zobaczyć, ale jeżeli już weźmie, to potrafi odwdzięczyć się rzeka piękną, piękną rybą. Dlatego idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. To już wiosna, to już prawdziwa wiosna. U mnie przyleciały już bociany, jaskółki przyleciały. Także piękna sprawa, na to chyba wszyscy czekali w końcu, na to ciepło. Jestem ubrany w kurtce teraz, ale no jest mi aż za gorąco. Cienką kurtkę wziąłem, dobrze, że grubej nie wziąłem zimowej. Ale już jest pięknie, ciepło, już niedługo w samej bluzie czy tam w samym polarze będzie można wędkować. Oj, jak nie ma lodu, to ja już czekam tylko zawsze na to ciepło, bo jak jest lód, to zima może trwać dla mnie aż do kwietnia, ale jak nie ma lodu, jednak to ciepło to piękna sprawa. A puknięcie było fajne. No na razie nic się konkretnego nie dzieje, jakieś drobne rybki tylko zbierały. No ale wyszło słońce. Były takie chmurki, trochę słońca, trochę chmurek, a teraz tak mocniej to słońce zaczęło świecić. I liczę na to, że właśnie na taką zmianę, często ryby tak reagują na zmianę, czy to oświetlenia, czy to pogody, albo zamykają gęby, albo jak nie brały, to się odpalają. No zobaczymy, przejdę jeszcze kawałek, zobaczymy, może akurat coś się wydarzy. Siedź, ale branie atomowe. Co to za rybka? Jasio. Nie, klejnik nieduży. Pięknie wziął. Nieduży klejnik. Thank you.
No, znowu. Siedź. Kolejny. Co to za ryba? Ale walcz. Ale walcz. Też klenik. Ciutkę większy. No, ciutkę większy kleniu. Wracaj do wody. Siedzi, to fajna ryba. Muszę go wyciągnąć, żeby mi w kołki nie wlazł. O, fajny kleń. Fajny, ten jest fajniutki. O, ten jest fajny. Podbierak wezmę. Piękna ryba. Piękny kleń. Ten jest przepiękny. Ten jest przepiękny kleniu. No, oddawaj. Piękna ryba. Zaraz wezmę miarkę, zmierzę. Zobaczymy, ile ma. Równe 40. 40 na otwarcie kleniowego sezonu. Nie uciekaj jeszcze, nie uciekaj, zaraz pójdziesz. Spójrzcie, jaki kluseczek przepiękny. Równe 40 cm na otwarcie sezonu, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Rybka oczywiście wraca do wody i próbuje jeszcze dalej. Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought. Piękna sprawa. Otwarcie sezonu kleniowego. Najpierw dwa małe kleniki, później taki już fajny, spory 40, także jest piękny. Próbuję dalej. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. Dzisiaj to już standardowo, na drobne przynęty, na klenie jazie ten Kimi bardzo pasuje. To jest Zemex Extra Rockfish 2,36 od 1 do 7 gramów. Jest to dość delikatny kijek, jeżeli chodzi o część szczytową, ale tutaj ten dolnik naprawdę można trzymać dużą rybę bez żadnego problemu, ładnie oddaje. Duży zakres taki jakby mocy przy holowaniu ma. Nie to, że większa ryba siądzie, on tylko się ugnie i koniec, ale czuć, że dalej on tam pracuje, dalej się fajnie ugina, także kijek mi podpasował idealnie. Zemex Extra Rockfish 2,36, 1 do 7 gramów.
Zmieniłem tutaj jedynie kołowrotek, tutaj mojego starego podciwego Red Arca z Pro wziąłem w rozmiarze 1000, bo mam tu nawiniętą plecionkę 0.6 Siglona, Siglon X4. No jednak na takie zakrzaczone rzeki, takie małe właśnie jak tutaj Łowie, gdzie są zwałki, patyki pod wodą, raczej obawiałbym się plecionki 0.4, chociaż lepiej by się rzucało, fajniej by się prowadziło, ale jednak zostawiałoby się masę na zaczepach, a taka plecionka 0.6 już pozwala uwolnić co niektóre zaczepy, pewnie holować rybę, bo klenie to jednak wiadomo, pierwszy zryw one mają, od razu chcą uciekać gdzieś w jakieś zakamarki, dlatego można przytrzymać tą rybę pewnie, no a hol później to już jest bajka. Siedź następny, ale idzie, ależ chciał odejść, piękna sprawa, o kolejny ładny, o siedzi, piękna sprawa. Ten trochę mniejszy. O, ten odrobinę mniejszy. Ten odrobinę mniejszy, ale też niczego sobie. Piękna sprawa. No, oddawaj. Silny. Spójrz, piękna sprawa. Ten taki no ze 35-36. Wypuszczę go tam, bo jeszcze tam sobie obrzucam trochę. Może akurat coś się wydarzy jeszcze. Wracaj do wody. Idzie jakiś smutny. Ależ pięknie. To już jest to. To już jest naprawdę coś. Dwie takie ryby, dwie mniejsze. No nic, będę już kończył. Cztery klenie na otwarcie sezonu kleniowego. 40, taki 35-36. Dwa mniejsze, także bardzo, bardzo fajnie. Były jeszcze po drodze jakieś puknięcia, coś tam się działo, chociaż na początku się w ogóle nie zapowiadało. Martwa woda, nic kompletnie, jakieś dwie zbiórki malutkich rybek. No ale jednak dobry dzień wybrałem właśnie na otwarcie sezonu kleniowego. No tu jest specyficzna rzeczka, ona późno się odpala, tu jest płytko. Póki nie ma zielska, te klenie tak pochowane są po, gdzieś tam po zwałkach i tak dalej, ciężko je złowić, ale jak widać już się troszeczkę ruszyły. Otwarcie sezonu jak najbardziej udane. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.